dobry, kochani. Chcemy Was powitać razem z Beniem na dzisiejszej szkółce. Benio tutaj będzie sobie obok rysować i uważnie słuchać, a ja na początek chcę Was zapytać, bo ja już rysowałam dzisiaj, przygotowałam obrazki. Chcę Was zapytać, co to jest za zwierzę? Czy Benio, Ty możesz popatrzeć, co to za zwierzę? Ptaszek. To ptaszek. Ptaszek taki szczególny, bo wiem, jest to gołębica albo gołąb. Tutaj akurat biała. Bardzo często mówimy o gołębicy jako o symbolu czystości, niewinności, jako o symbolu czystego serca. W mojej klasie, w której uczę, w klasie drugiej, bardzo często na lekcjach biblijnych, pokazując jakiś przedmiot, mówiąc o jakiejś postaci, pytam się, w jakiej historii biblijnej ona występowała. Czy Wy może macie jakieś skojarzenie z historią biblijną, w której występuje gołębica? Myślę, że pierwszym skojarzeniem może być historia z Arką Noego, bo wszyscy bardzo ją lubimy. Tam Noe, który już po wielu, wielu dniach ulewy, kiedy wszystko było zakryte wodą, postanowił poszukać, czy gdzieś już jest suchy ląd. Wysłał kruka, potem wiemy, że wysłał gołębicę i właśnie ta gołębica po wielu godzinach wróciła z gałązką oliwną w swoim dzióbku. Może kojarzycie historię, w której Pan Jezus bardzo był zdenerwowany w świątyni, kiedy zobaczył przekupniów. Tam przekupnie właśnie sprzedawali gołębie, inne zwierzęta, które można było składać w ofierze. Panu Jezusowi bardzo się nie podobało, że ludzie nie przychodzą do kościoła po to, żeby się modlić, żeby szukać Pana Boga, ale żeby handlować i żeby zarabiać. To jest kolejna historia, w której występuje gołąb. A może pamiętacie historię, kiedy Pan Jezus był w rzece Jordan razem z Janem Chrzcicielem i tam był ochrzczony, tam zanurzał się w wodzie i kiedy z tej wody się wynurzał, rozległ się głos Boga: to jest mój ukochany syn. I wtedy pojawiła się gołębica. Gołębica jest też symbolem Ducha Świętego. To bardzo ciężki temat. Kiedy zastanawiałam się, co dzisiaj możemy Wam razem z Beniem powiedzieć, stwierdziłam, że mam kogo zapytać. Poprosiłam dzieci o pomoc. Dzieci odpowiedziały na pytanie, kto to jest Duch Święty. Duch Święty to taka silna moc Pana Boga. Duch Święty nas ożywia. Duch Święty dla mnie jest drogą do Pana Jezusa i takim łącznikiem. Na przykład, gdyby niedawno się przeprowadziłam i zostawiłam swoją najlepszą przyjaciółkę, ale dzwonimy z czasem do siebie i tak samo jest z Duchem Świętym, że nawet jak Jezus jest daleko w niebie, to możemy się z Nim łączyć poprzez Ducha Świętego. Duch Święty jest dla mnie pocieszycielem i drogą życia. Duch Święty to jest taki ktoś, pomocnik Pana Jezusa, to jest i Pana Boga, który mieszka w naszych sercach, podpowiada nam, co jest złe, a co dobre, ale mieszka w naszych sercach tylko wtedy, kiedy kochamy Pana Boga i Pana Jezusa. Wiemy już, że Duch Święty jest jedną z postaci Boga, jedną z osób Boga. Jakie mamy postacie Trójcy Świętej? Mamy Boga Ojca. O Bogu Ojcu myślę, że każdy z nas wiele wie. Benio na przykład uwielbia planety. Mogę pokazać Twój obrazek. Popatrzcie, Benio przed chwilą tutaj narysował planety. I wiemy, że Bóg Ojciec jest tym, który stworzył wszystkie planety, który stworzył Słońce, który stworzył całą Ziemię. Wystarczyło jedno słowo, a On stworzył wszystko, co mamy na Ziemi. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton. Tak jest. To są planety. Stworzył je Pan Bóg. I Księżyc. Tak jest. Księżyce również stworzył. Stworzył też mnóstwo innych rzeczy. I też gwiazd. Gwiazdy. Pan Bóg opiekuje się nami, opiekuje się wszystkim. Wiemy, że jest tym, który się troszczy. O Panu Jezusie, czyli o Bogu Synu, możemy też wiele powiedzieć. Myślę, że
nie jeden z Was zna wiele historii o Panu Jezusie. Wiemy o tym, że Pan Jezus przyszedł na świat po to, żeby wypełniła się Jego misja. Pan Jezus był na ziemi, opowiadał o swoim Ojcu, opowiadał o niebie, opowiadał, co trzeba zrobić, żeby kiedyś znaleźć się w niebie. I potem też wypełnił misję. Uzdrowił mnóstwo ludzi po drodze. I wypełnił Boży plan. Umarł na krzyżu za nasze grzechy. Dlatego, że nikt z nas nie jest w stanie zasłużyć sobie tak po prostu na niebo. Dlatego Pan Jezus umarł za nasze grzechy. Tutaj mamy też uczniów. Uczniowie są bardzo ważni w dzisiejszej historii. Uczniowie są tutaj zrozpaczeni. Pan Jezus wielokrotnie mówił im o tym, że musi odejść, że musi umrzeć, żeby wypełniła się Jego misja tutaj na ziemi, żeby grzech i szatan zostali pokonani. Jednak uczniowie mieli nadzieję, że tak się nie stanie. Pan Jezus zmarł na krzyżu. Uczniowie czuli się samotni, czuli się opuszczeni, przeżywali ogromny strach. Nie umieli sobie poradzić. Byli dorosłymi mężczyznami, którzy chowali się gdzieś w swoich domach i bali się wyciągnąć nos przez drzwi, żeby popatrzeć, kto idzie, bo bali się, że ktoś być może też będzie chciał im odebrać życie. Kiedy po 3 dniach Pan Jezus zmartwychwstał, powstał z grobu, uczniowie byli przeszczęśliwi. Myśleli, że już zawsze Pan Jezus znowu będzie z nimi. Ale Pan Jezus mówił, nie, ja nie będę tutaj z wami cały czas. Ja wam poślę kogoś o wiele lepszego. Kogoś, kto jest dopasowany do waszych potrzeb. Jest najlepszy dla was. Poślę wam Ducha Świętego, który będzie pomocnikiem, który będzie pocieszycielem, który będzie was wspomagać. Będzie często mówi mi, jak idziemy gdzieś razem, że będzie moim ochronnikiem. Benio używa takiego słowa, że będzie mnie chronić. Właśnie Jezus powiedział, Duch Święty też będzie was chronić. Będzie dodawał wam siły i odwagi. Uczniowie sobie myśleli, no dobrze, ale tak nam dobrze z Tobą, Panie Jezu, nie odchodź. Ale minęło trochę czasu od tego, jak Pan Jezus powstał z grobu. Przed moment, kiedy uczniowie zostali zaprowadzeni na wysoką górę i tam Pan Jezus jeszcze raz im przypomniał o tym, co jest ich misją, powiedział, zostańcie w Jerozolimie. Tam musicie głosić innym ludziom o mnie, o tym, kim jestem, o tym, że jestem Zbawicielem. Dostaniecie Ducha Świętego, On wam pomoże we wszystkim. Podniósł swoje ręce do góry, uniósł się na obłokach i wstąpił do nieba. Uczniowie wpatrywali się w miejsce, gdzie zniknął Pan Jezus. Wiedzieli, że Pan Jezus spełni swoją obietnicę, że da im Ducha Świętego, ale nie wiedzieli jeszcze, w jaki sposób Duch Święty może im pomóc w ich życiu, w misji, którą dał im Pan Jezus. Czekali na to, żeby czegoś się dowiedzieć. Dlatego ja też, uczniowie nie wiedzieli, ale ja poprosiłam naszych przyjaciół, młodych przyjaciół, żeby powiedzieli, w jaki sposób Duch Święty może działać w życiu wierzących ludzi. Posłuchajcie. Ludziom wierzącym Duch Święty pomaga na przykład w sytuacji, kiedy będą mieli jakieś wątpliwości, czy Bóg na pewno istnieje, to może im pomóc jakoś od tych myśli odejść i zrozumieć, że tak, żeby już nie mieli takich, nie wahali się tak. Dla mnie Duch Święty to jest, taki święty Bóg, że po prostu On nam pomaga czuć w sercu, co naprawdę ten człowiek potrzebuje. I tak, kiedy na przykład ktoś ci dokucie na zajęciach, to tak naprawdę czujesz w sercu, że On potrzebuje pomocy w czymś.
I wtedy mówisz do niego: poczekaj, później ci jakoś pomogę. Duch Święty pomaga nam w trudnych momentach, na przykład kiedy czujemy lęk. Duch Święty pomaga tym osobom, którym jest ciężko albo się zamartwiają. Zostawiliśmy uczniów w Jerozolimie, jak pamiętacie. Jezus wstąpił do nieba. Uczniowie zastanawiali się, w jaki sposób Duch Święty zadziała, w jaki sposób się pokaże i kto to w ogóle jest. Dzieci świetnie nam o Duchu Świętym opowiedziały, natomiast uczniowie wiedzieli o nim bardzo niewiele. Oczekiwali go. Pamiętacie też, że Pan Jezus dał uczniom misję. Mieli opowiedzieć ludziom w Jerozolimie i mieli iść też na cały świat, żeby opowiadać dobrą nowinę o Panu Jezusie. O tym, że On jest Zbawicielem, że jest drogą, że jest życiem, że jest jedynymi drzwiami do nieba. Ale jak to mogli zrobić? Zdawali sobie sprawę, że w Jerozolimie pojawią się ludzie mówiący różnymi językami. Uczniowie nie uczyli się języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, tak jak wy w przedszkolu czy w szkole. Oni znali jedynie swój język, którym posługiwali się na co dzień. Mówili po hebrajsku. A za chwilę w Jerozolimie mieli pojawić się ludzie mówiący w różnych językach. Jak opowiedzieć im o Panu Jezusie? Jak wypełnić tę misję? Nie wiedzieli, ale czekali na Ducha Świętego. Minęło kilka dni. Uczniowie byli zebrani wszyscy w jednym pomieszczeniu. Nagle zerwał się potężny wiatr. I coś w tym pomieszczeniu się zmieniło. Popatrzcie. Pojawił się płomień, rozdzielił się na mnóstwo innych płomyków. Pojawił się nad głowami uczniów. To był znak, że Duch Święty przyszedł, że Duch Święty zadziałał. I uczniowie wyszli na ulicę. Spotykali tam ludzi, którzy mówili w różnych językach, ale okazało się coś zadziwiającego. Uczniowie potrafili się porozumieć z każdym człowiekiem. Jeżeli ktoś mówił po grecku, mówili po grecku. Jeżeli ktoś mówił po aramejsku, mówili po aramejsku. Sami byli zadziwieni, bo nigdy nie uczyli się, tak jak wy, słówek, nie uczyli się, tak jak wy w starszych klasach, z czasów. Nie uczyli się w postaci scenek, nie czytali w książkach, jak się uczyć języka, tylko po prostu Pan Bóg im dał taką moc. Taką moc daje Duch Święty. Duch Święty obdarował ich darem języków i oni byli w stanie z tymi ludźmi się porozumieć. W pewnym momencie Piotr wyszedł na środek bardzo odważnie i zaczął mówić o Panu Jezusie. Złożył o Nim świadectwo. Powiedział, że On jest Zbawicielem, że On jest drogą, prawdą, życiem, że jest krzewem winnym, że jest pasterzem, że jest jedyną drogą do Boga Ojca. Wszyscy ludzie, którzy słuchali uczniów, byli zadziwieni. Wiedzieli, że to są w większości zwykli rybacy. Nikt nigdy nie uczył się tutaj z nich mówić, nie dosyć, że mówili w językach. Było coś bardzo dziwnego w tym wszystkim. Ale Duch Święty działał. Tego dnia wiele tysięcy ludzi powiedziało Panu Bogu swoje tak. Zostawiliśmy uczniów w Jerozolimie po tym, jak nawróciło się bardzo wielu ludzi i pokochało Pana Jezusa. Ale to była historia w Biblii. Pytanie, czy mogło się to dziać tylko 2000 lat temu? Czy teraz Duch Święty dalej jest aktualny i dalej działa w życiu wierzących ludzi? Ja myślę, że tak. Posłuchajcie historii dwójki dzieci. Stasia i Zosi. Oni pewnego pięknego popołudnia spotkali się, by razem się bawić. Mamusia pozwoliła Stasiowi pójść do domu Zosi, jego ulubionej koleżanki ze szkoły, z którą bardzo się przyjaźnił, ale mama powiedziała jedną rzecz. O 17:00, Stasiu, proszę, żebyś był w domu. Stasiu powiedział, oczywiście nie ma problemu. I szybko pobiegł do domu Zosi. W domu Zosi razem dzieci bawiły się.
robiły to, co najbardziej lubią robić. Układały puzzle, budowały z klocków. Potem poszły do ogrodu przy domu Zosi i tam bawiły się na mini placu zabaw. Czas płynął nieubłaganie. Bo wiecie, jak to jest. Kiedy dobrze się bawimy, czas bardzo szybko ucieka. Bardzo szybko płynie. Zbliżała się godzina 17. Stasiu popatrzył na swój zegarek i powiedział do Zosi: Zosiu, wiesz co, bardzo bym chciał jeszcze u ciebie zostać, ale nie mogę, bo o 17 muszę być w domu. Zosia odwróciła się do Stasia i powiedziała: ale Stasiu, to ja mam pomysł. Zadzwoń do twojej mamy i powiedz jej, że musimy odrobić jeszcze lekcję. Wtedy zostaniesz dłużej. Stasiu powiedział: ale Zosiu, ja nie mogę tego zrobić, ponieważ gdybym tak powiedział mojej mamie, to byłoby kłamstwo. Zosia powiedziała: no co ty, no taka mała nieprawda, ale przecież fajnie byłoby się jeszcze pobawić, przecież nic się nie stanie, jak raz tam powiesz nieprawdę. Staś wtedy poczuł taką ogromną odwagę w sercu i powiedział Zosi: Zosiu, ja tego nie zrobię, dlatego że kocham Pana Jezusa i wiem, że Jemu się to nie będzie podobało. Zosię zatkało. Była tak zadziwiona dziwną odpowiedzią Stasia. Powiedziała: no dobra, no to w takim razie idź do domu. Stasiu poszedł do domu. Następnego dnia jednak, kiedy Zosia i Stasiu pojawili się w szkole, były też inne osoby, jak zwykle w szkole. Kiedy była pierwsza przerwa, Zosia zaczęła rozmawiać z innymi kolegami. Powiedziała im: wiecie, wczoraj był u mnie Stasiu, ale stało się coś bardzo śmiesznego. Wiecie, ja go namawiałam do tego, żeby został u mnie dłużej i żeby powiedział swojej mamie, że musimy się jeszcze pouczyć i wtedy pewnie pozwoliłaby mu zostać u mnie do 19. Ale wiecie, co on powiedział? Stasiu powiedział, że nie może skłamać, bo to się nie spodoba Panu Jezusowi. Ale on jest śmieszny! I koledzy razem z Zosią, kiedy pojawił się Stasiu, zaczęli się z niego wyśmiewać. Stasiu był bardzo smutny. Nie spodziewał się, że jego najlepsza przyjaciółka zrobi coś takiego. Wrócił smutny do domu. Ale wieczorem ktoś do niego zadzwonił. Wieczorem do Stasia zadzwonił jego kolega Krzyś. I Krzyś powiedział: wiesz co, Stasiu, bo Zosia tak się z ciebie śmiała i mówiła takie dziwne rzeczy, ale powiedziała, że ty powiedziałeś, że kochasz Pana Jezusa, a powiedziałbyś mi coś więcej? Ja bym się chciał coś więcej o Panu Jezusie dowiedzieć. Mógłbyś mi coś opowiedzieć? Wtedy Stasiu powiedział, w jaki sposób Pan Jezus pomaga mu w życiu, kim dla niego jest. Wiecie, że Krzyś wcale go nie wyśmiał? Był bardzo zainteresowany. A po niedługim czasie, w parę dni po tej przedziwnej rozmowie telefonicznej, Krzysiu pomodlił się razem ze Stasiem i też powierzył swoje życie Panu Jezusowi. Powiedział: Panie Jezu, ja też chcę, tak jak Stasiu, należeć do Ciebie. Gdyby nie to, że Duch Święty dał odwagę Stasiowi, w sercu Krzysia pewnie nigdy nie zamieszkałby Pan Jezus. Duch Święty pomaga wierzącym, daje odwagę, jest pocieszycielem, tak jak mówiły dzieci. Jest fantastyczną osobą, która każdego dnia chce Cię wspierać i z Tobą być. Chciałabym, żebyśmy teraz posłuchali Tosi, która opowie, co Pan Jezus razem z Duchem Świętym, jak, w jaki sposób działają w jej życiu. Duch Święty jest pocieszycielem. On tłumaczy moje modlitwy Bogu Ojcu.
On daje nam dary, na przykład mądrość, odwagę, pobożność. Gdy oddałam życie Jezusowi, moje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Kochany Panie Boże, chcemy Cię prosić o to, żebyś wzmocnił nas swoim świętym duchem. Ja Cię chcę prosić o serduszko każdego z dzieci. Ja Cię chcę prosić, żebyś zesłał nam swojego pocieszyciela, żebyś zesłał ducha prawdy, żebyś zesłał tego, który będzie dotykać naszych serc i naszych sumień, który będzie nam pokazywać, co jest dobre i co złe. Panie, proszę, działaj swoim Duchem Świętym w życiu każdego wierzącego dziecka. Ja Cię proszę, żeby serca dzieci były zwrócone ku Tobie. Amen.